Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Kochani siostry i bracia, trwając w radosnym czasie świąt Bożego Narodzenia, dziś w oktawie tej uroczystości przeżywamy uroczystość świętego Szczepana, pierwszego męczennika, patrona naszej parafii i patrona naszej świątyni. Uroczystość odpustowa, która gromadzi nas w świątyni. Trzeba powiedzieć, że niezwykłe jest to zestawienie. Uroczystość Bożego Narodzenia i zaraz po niej uroczystość świętego Szczepana. Jeśli uroczystość Bożego Narodzenia jest słowem Boga do człowieka, to uroczystość świętego Szczepana, jego męczeńska śmierć, jest przykładem heroicznej odpowiedzi człowieka na miłość Bożą. Dzisiaj, wpatrując się w przykład świętego Szczepana, pragniemy jeszcze bardziej kochać Chrystusa i Go naśladować. W imieniu całej naszej wspólnoty zakonnej pragnę bardzo serdecznie przywitać wszystkich parafian, siostry zakonne, liturgiczną służbę ołtarza, chór parafialny i wraz z wami chcę przywitać dostojnego gościa, głównego celebransa, księdza biskupa Rafała, który przyjął nasze zaproszenie i przybył, by celebrować tę Eucharystię i wygłosić Słowo Boże. Księże biskupie, cieszymy się i bardzo serdecznie witamy księdza biskupa po raz pierwszy w naszej świątyni, w naszej parafii. Witam również ojca prowincjała Tomasza Kota. Witam ojca dziekana dekanatu Mokotowskiego. Witam księdza Henryka. I witam moich współbraci z różnych domów naszej prowincji, z Falenicy, ze Świętojańskiej. Niechaj ta uroczysta Eucharystia zanurzy nas w miłość Bożą. Powierzajmy nasze rodziny, naszą parafię, a zwłaszcza obejmujmy modlitwą wszystkie osoby chore, cierpiące, samotne. Powierzajmy również w modlitwie wszystkie dzieci i młodzież naszej parafii. Modlę się podczas tej Eucharystii o życie wieczne dla świętej pamięci Janusza Swinarskiego, rodziców i dziadków oraz zmarłych z rodziny Halinę, Wacława, Annę, Franciszka i Krystynę. Księże biskupie, prosimy serdecznie o celebrowanie tej Eucharystii. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, to prawda, że jestem po raz pierwszy w tej świątyni. Chyba w ogóle jestem po raz pierwszy, a w tym charakterze tym bardziej. Cieszę się natomiast z tego, że przybywam do tej świątyni, do tej wspólnoty w tak szczególnym czasie, jakim są święta Bożego Narodzenia. To wielkie wydarzenie, które dla każdego z nas jest czymś absolutnie niezwykłym. Bliskość Boga wobec człowieka i wyraz Jego wielkiej miłości. Cieszę się także, że dzisiaj w tę uroczystość świętego Szczepana, patrona waszej parafii, mogę wraz z wami stanąć przy tym ołtarzu i dobremu Bogu polecić wszystkich tu obecnych, całą tę wspólnotę parafialną, wszystkich kapłanów obecnych. Pragnę wszystkich polecić Bożemu miłosierdziu. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Boże serce za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który się modlił nawet za swoich prześladowców. Daj nam naśladować jego przykład i naucz nas miłować nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Syracydesa. Wychwalać Cię będę, Panie Królu, i wysławiać Ciebie, Boga, Zbawiciela mego. Wychwalać chcę imię Twoje, ponieważ podporą i pomocnikiem stałeś się dla mnie. Ochroniłeś ciało moje od zguby, z sieci oszczerczego języka i od warg wypowiadających kłamstwo, a wobec przeciwników stałeś się pomocnikiem. I wybawiłeś mnie według wielkości miłosierdzia i Twego imienia od pokąsania przez tych, co są gotowi mnie połknąć, od ręki szukających mej duszy, z wielu utrapień, jakich doznałem, od uduszenia w ogniu, który mnie otacza, i ze środka ognia, który nie ja zapaliłem. Z głębokich wnętrzności otchłani, od języka nieczystego i od słowa kłamliwego, od oszczerstwa języka przewrotnego wobec króla.
Dusza moja zbliżyła się aż do śmierci, a życie moje było blisko otchłani, na dole. Ze wszystkich stron otoczyli mnie i nie znalazłem wspomożyciela. Rozglądałem się za pomocą od ludzi, ale nie przyszła. Wówczas wspomniałem na miłosierdzie Twoje, Panie, i na dzieła Twoje, te od wieków, że wybawiasz tych, którzy cierpliwie czekają na Ciebie i wyzwalasz ich z ręki nieprzyjaciół. Oto Słowo Boże. Apostolskich. Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenajczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto
i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Oto Słowo Boże. Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto Słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, przyszło nam przeżywać tę wspólną Eucharystię rzeczywiście w czasie szczególnym, wyjątkowym. Okres Bożego Narodzenia, czas, który, jak wiecie doskonale i słyszeliście nieraz, to czas, który jest przełomowy dla historii tego świata. To Boże Narodzenie, które nie tylko wspominamy, ale które rokrocznie na nowo przeżywamy. Bo podczas każdej Eucharystii, tutaj sprawowanej, w której uczestniczycie, kochani, podczas każdej Eucharystii Chrystus kolejny raz dla każdego z nas rodzi się, żyje, umiera i zmartwychwstaje.
Kiedy mówimy o Bożym Narodzeniu, kiedy padają te wielkie słowa o wydarzeniu niezwykłym w historii tego świata, kiedy padają słowa mówiące o tym, że jest to ten moment, ta chwila, kiedy Bóg spełnia właściwie tę wielką obietnicę odkupienia i zbawienia człowieka, słuchając tych wielkich słów, jednocześnie cały czas myślę, co to Boże Narodzenie oznacza dla mnie. Czym skutkuje to Boże Narodzenie, to narodzenie Chrystusa, wkroczenie w historię Jego świata? Nie używając wielkich słów, nie używając jakichś wielkich określeń, myślę i zastanawiam się, co to dla mnie oznacza. Moi drodzy, to Boże Narodzenie, to wkroczenie Jezusa w historię tego świata, przede wszystkim dla każdego z nas stanowi moment przełomowy. O tyle przełomowy, że Jezus wkraczający w historię tego świata i dokonujący dzieła odkupienia zmienia całe nasze oblicze. To dzięki temu Jezus obdarza nas czymś niezwykle cennym, a mianowicie światem dziecięctwa Bożego, światem łaski Bożej, która w istocie oznacza co? Najgłębsze zjednoczenie każdego z nas z Chrystusem. Mówimy bardzo często o stan łaski Bożej. Człowiek, który jest w stanie łaski. Co to tak naprawdę oznacza? Łaską Bożą jest sam Chrystus. Chrystus, który wkracza nie tylko w historię tego świata, ale przede wszystkim wkracza w nasze wnętrze i swoją łaską, czyli samym sobą, wypełnia nasze serce, nasze myśli i całe nasze życie. Jeżeli w ten sposób pomyślimy o Bożym Narodzeniu, zrozumiemy, że chodzi tutaj o zrodzenie się zupełnie nowej relacji między człowiekiem a Bogiem, relacji miłości i najgłębszego zjednoczenia. Ta bliskość Chrystusa w stosunku do nas jest czymś absolutnie niezwykłym, niewyobrażalnym i niewyrażalnym. To można tak naprawdę tylko przeżyć. Znacie z pewnością obraz Leonarda da Vinci, Ostatnia wieczerza. Chrystus, który siedzi z apostołami przy stole, tuż przed swoją męką i śmiercią. I ktoś powiedział taką ciekawą rzecz. Gdyby na tym obrazie zakryć postać Chrystusa, kogo tak naprawdę mamy przy tym stole? Jednego z apostołów, który go zdradził. Drugiego, który się go zaparł. Jeszcze dwóch innych, którzy po prostu marzyli o karierze i pytali go, czy jest możliwe, aby zajęli miejsce po lewicy i po prawicy. Ludzie, którzy, kiedy przyszedł moment tego niezwykłego doświadczenia i próby, jakim był Wielki Piątek, nie wytrzymali presji, uciekli. Tak naprawdę Jezus umierał prawie umierał w samotności. Tak to wygląda, kiedy na tym obrazie nie ma Jezusa, ale kiedy ten obraz, kiedy postać Jezusa odkrywamy, kogo mamy przy stole Ostatniej Wieczerzy? Mamy apostołów, ludzi wybranych przez Niego, ludzi obdarzonych przez Niego światem dzieciństwa Bożego, ludzi, którzy mimo swoich słabości, toczenia takiego boju życiowego, jaki toczy każdy z nas, jednocześnie ludzi tak bardzo głęboko zjednoczonych z Jezusem. Moi drodzy, to jest ten świat łaski Bożej. To jest ten świat dziecięctwa Bożego, który sprawia, że gdyby między nami nie było Chrystusa, nasze spotkanie byłoby spotkaniem może towarzyskim. Ludzi obdarzonych swoimi zaletami i słabościami, ale jest między nami Chrystus, który wypełnia nasze myśli, nasze serca i nasze dusze, który wkracza w nasze życie i towarzyszy nam dzień i noc. Pragnie tego. I to On sprawia, że dzisiaj to spotkanie ma sens. Ta msza święta ma sens, bo On jest między nami. Ten świat dziecięctwa Bożego każdy z nas nosi w sobie. Niekiedy boimy się do tego świata przyznać. Niekiedy rzeczywiście ten świat dziecięctwa Bożego bywa przywalony naszymi słabościami i grzechami. Bywa tak, że ktoś nie chce w ogóle na ten temat mówić, księże,
O czym ksiądz mówi dzisiaj, kiedy trzeba iść przez życie i rozpychać się łokciami? Ale w rzeczywistości ten świat dzieciństwa Bożego decyduje o całym naszym człowieczeństwie. Można robić karierę, zdobywać pieniądze, ale w istocie tak naprawdę o tym, kim jesteśmy, decyduje tylko i wyłącznie nasze wnętrze i ten świat dzieciństwa Bożego, który Chrystus w naszych sercach i duszach złożył. Złożył z taką nadzieją, że tego świata nie podepczemy, nie oddamy, nie zniszczymy, ale że ten świat dzieciństwa Bożego będzie przynosił w naszym życiu błogosławione owoce. Na przestrzeni dziejów tego świata za ten świat dzieciństwa Bożego trzeba było płacić cenę. Nieraz tą największą, taką, jaką zapłacił święty Szczepan. To on jest pierwszym człowiekiem, który zapłacił za ten świat dzieciństwa Bożego najwyższą cenę, cenę swojego własnego życia. Od niego, kiedy patrzymy tak na historię Kościoła, właściwie rozpoczynają się wieki nieustannego prześladowania chrześcijan. Tak było w świecie starożytności, przez pierwsze trzy wieki, kiedy zmuszano chrześcijan do tego, aby nawet nie odstąpili od wiary w Jezusa, ale jednocześnie przyjęli wiarę w ubóstwianych cesarzy. Przez całe trzy wieki tysiące, całe pokolenia chrześcijan, broniąc czystości wiary i broniąc tego świata dzieciństwa Bożego, którym obdarzył ich Chrystus, płacili za to największą cenę, cenę własnego życia. Tak to wygląda również dzisiaj, moi drodzy, kiedy w wielu rejonach świata chrześcijanie nadal są prześladowani. Radykalne ruchy, fundamentalistyczne ruchy w wielu krajach muzułmańskich, ruchy nacjonalistyczne na terenach Indii, czy też systemy ateistyczne jak w Chinach czy w Korei sprawiają, że chrześcijanie nieustannie poddawani są niezwykłej presji. Wedle raportów z roku na rok rośnie liczba chrześcijan, którzy nie tylko cierpią z powodu swojej wiary, ale oddają za tą wiarę całe swoje życie, oddają, świadczą o Chrystusie i o tym świecie, świecie dzieciństwa Bożego, płacą największą cenę, jaką jest cena ich życia. Można zapytać, czy to ma sens? Czy w takim razie to głoszenie Chrystusa, niesienie Ewangelii temu światu dzisiaj ma sens? Prawdą jest, że żyjemy w świecie, który z jednej strony zachwyca swoim rozwojem cywilizacyjnym i technicznym, za którym ja już sam nie nadążam. Prawdą jest też, że ten świat jednocześnie oferuje wiele dobrobytu i komfortu, wiele wygody życiowej. Prawdą jest również i to, że ten świat tak dużo krzyczy o wolności i prawach człowieka. Ale jest to jednocześnie świat paradoksów, w którym mimo tego, że następuje tak znakomity rozwój cywilizacyjny i techniczny, rzeczywiście dzień w dzień w różnych rejonach świata giną dziesiątki, tysiące ludzi w imię obrony swej wiary i w imię pewnych wyimaginowanych idei politycznych. Przecież wystarczy popatrzeć na ten pasek przesuwający się na ekranie telewizora, bądź też otworzyć internet, żeby uświadomić sobie, że dzień w dzień całe gromady ludzi płacą za różnego rodzaju wartości swoim życiem. Prawdą jest również, że ten świat oferuje nam wiele komfortu i wygody i to jest znakomite, z tego należy korzystać, ale gdy pójdziemy do gabinetów psychologów, zobaczymy kolejki ludzi, którzy mimo tego komfortu i tej wygody mówią: nie radzę sobie z życiem, nie jestem w stanie unieść ciężaru tego życia. Prawdą jest, że świat wiele krzyczy o wolności człowieka, tylko że w imię tej wolności, tak ta wolność bywa rozumiana, że artysta bierze Pismo Święte, drze na oczach tłumów i depcze na scenie, mówiąc, że to jest w imię wolności. To jest ta wolność, która bywa niekiedy tak interpretowana, że ktoś kogoś obraża w internecie, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji. Ja nie przerażam tym spojrzeniem, moi drodzy, tylko pokazuję, w jakim przedziwnym świecie żyjemy, w świecie paradoksów, w którym mimo wszystko
Granica między prawdą a fałszem, między dobrem a złem, między wolnością a samowolą bywa po prostu rozmyta. I z tego względu ten świat zawsze potrzebował, potrzebuje i będzie potrzebował Ewangelii Chrystusa. Chrystusa, który wychodzi i mówi: miłuj Boga i człowieka, a twoje życie nabierze wartości. Chrystusa, który wychodzi i mówi: mężczyzną i kobietą ich stworzył i takie jest małżeństwo. Chrystusa, który jasno określa granice dobra i zła, prawdy i fałszu. I tego rodzaju określeń, tego rodzaju jasności potrzebuje każdy z nas, żeby w tym życiu się nie pogubić. I dlatego uważam, chociaż to oczywiście wynika z samych słów Chrystusa, który powiada: bądźcie moimi świadkami aż po krańce świata, to jednocześnie jestem przekonany, i mówię to nie jako biskup, nie jako kapłan, ale jako człowiek jestem przekonany, że ten świat cały czas tym bardziej potrzebuje Chrystusa, Jego Ewangelii. Kto ma tę Ewangelię temu światu zanieść, jeżeli nie my? Moi drodzy, niech święty Szczepan uświadomi nam, do czego jesteśmy zobowiązani. Niech święty Szczepan i jego śmierć będzie dla nas wewnętrznym poruszeniem i jednocześnie zrozumieniem tego, że nosimy w sobie świat dziecięstwa Bożego, za które jesteśmy Chrystusowi wdzięczni, ale tym światem mamy się dzielić. Mamy być świadkami Chrystusa po wszystkie czasy i aż po granice świata. Amen. Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, i w jednego Pana Jezusa, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, siedzi po prawicy i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, wszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest, puszczenie grzechów, i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Dobremu i miłosiernemu Panu przedstawmy nasze błagania i prośby. Uczcijmy hołdem należnym pierwszego wśród męczenników, bo dzisiaj Szczepan otrzymał wspaniałą palmę zwycięstwa. Boże, Ty z żywych kamieni przygotowujesz świątynię Twojej chwały. Pomnóż w swoim Kościele owoce Ducha Świętego, aby lud Tobie wierny rósł w łasce, umacniany świadectwem męczenników. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wstawiennictwem świętego Szczepana prosimy. Wspomagaj papieża Franciszka, naszego arcypasterza Kazimierza, jego biskupów pomocniczych, a zwłaszcza obecnego wśród nas
księdza biskupa Rafała. Udzielaj im sił do prowadzenia ludu Bożego naszej archidiecezji. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za duszpasterzy naszej parafii i wszystkich polskich jezuitów, by przez wstawiennictwo świętego Szczepana wierni swemu powołaniu towarzyszyli ludowi Bożemu w jego ziemskiej ojczyźnie, dając świadectwo wiary i dzieląc się Chrystusem, rozdzielali hojnie sakramentalne dary Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za siostry Felicjanki, szczególnie za te, które pracują w naszej parafii, aby święty Szczepan umacniał je w powołaniu i dawaniu przykładu świętości życia, by ukazywały obecnym pokoleniom tajemnicę miłości Boga oświetloną blaskiem z nad Betlejem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za uczelnie katolickie oraz seminaria duchowne w naszym kraju, a zwłaszcza za Katolicki Uniwersytet Lubelski, by opierając się na wysokim poziomie teologicznym i moralnym, kształciły ludzi światłych i wiernych prawdzie, przyczyniających się do odnowy moralnej narodu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a zwłaszcza o życie wieczne dla świętej pamięci Janusza Swinarskiego, rodziców i dziadków oraz zmarłych z rodziny, Halinę, Wacława, Annę, Franciszka i Krystynę, aby oglądali Jezusa po prawicy Ojca i chwalili Go ze świętymi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby przykład wiary i odwagi świętego Szczepana pobudzał nas do mądrego i uczciwego życia, a jego wstawiennictwo strzegło nas przed zasadzkami szatana i byśmy nieśli miłość tam, gdzie jest nienawiść, wiarę tam, gdzie jest pustka, nadzieję tam, gdzie panuje zwątpienie. Święty Szczepanie, dodaj nam sił, aby kamienie uderzające w nas dzisiaj nie spowodowały zaniku ducha męstwa, pobożności i pokory. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry i miłosierny Panie, wysłuchaj nasze błagania i prośby, które z wielką ufnością składamy w Twoim najświętszym sercu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie Boże, przyjmij dary, które Tobie składamy, wspominając pełne chwały męczeństwo świętego Szczepana. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskim. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maria Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Ośmieszysz Twoją, Panie Jezu, wyznaję Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie,
oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Szczepanem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimierza, obecnego z nami biskupa Rafała, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.
Oto Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Oh.
módlmy się. Boże nasz Ojcze, składamy Ci dzięki za obfite dary Twojego miłosierdzia. Ty nam dajesz zbawienie przez narodzenie Twojego Syna i przedłużasz naszą radość w święto pierwszego męczennika. Przez Chrystusa Pana naszego. Kochani, dobiega końca uroczysta suma odpustowa w naszej świątyni pod wezwaniem świętego Szczepana. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam wszystkim za wspólną modlitwę, za Waszą obecność i dziękuję tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej piękna. Zaczynając od góry, dziękuję Pani organistce i Pani Ewie dyrygentce i chórowi. Dziękuję naszej siostrze Esterze i naszym siostrom Felicjankom za piękną dekorację w kościele. Dziękuję naszym lektorom i kantorom, liturgicznej służbie ołtarza. Dziękuję ojcu prowincjałowi i moim współbraciom, księdzu Henrykowi, za jego obecność zawsze z nami. I wraz z wami chcę podziękować księdzu biskupowi za celebrację i za wygłoszone Słowo Boże. Księże biskupie, dziękujemy za to Słowo o dziecięstwie Bożym, o Chrystusie, o Jego miłości do nas, o świętym Szczepanie i o potrzebie naszego świadectwa w świecie pełnym paradoksów. Cała nasza uroczystość będzie zarejestrowana i można będzie ją oglądać na stronach internetowych naszej parafii dzięki posłudze Pana Michała i Pana Zbigniewa. Dziękujemy za to. Drodzy parafianie, informujemy, że już w niedzielę 28 grudnia rozpocznie się w naszej parafii kolęda, wizyta duszpasterska. Pragniemy, żeby była ona okazją do spotkania, do rozmowy i modlitwy z Wami w Waszych domach, w Waszych wspólnotach. Zaczniemy odwiedziny kolędowe od ulicy Batorego. Szczegółowe informacje na stronach internetowych parafii i w gablocie kościelnej. Księże biskupie, dziękujemy za obecność. Życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki świętego patrona w posłudze pasterskiej i prosimy o uroczyste błogosławieństwo, które niech będzie umocnieniem dla nas na trud dawania świadectwa w naszej codzienności. Ja, moi drodzy, dziękuję bardzo za tę wspólną modlitwę, wspólną Eucharystię, za tę wspólnotę wiary, którą tutaj tworzymy. Życzę natomiast tego poczucia Emanuela, Boga z nami. Życzę rzeczywiście poczucia tej niezwykłej bliskości Chrystusa, który w każdym momencie naszego życia, na każdym etapie naszego życia i w każdych okolicznościach pragnie nam nieustannie towarzyszyć. Korzystajmy z Jego obecności i z Jego miłości. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Jednym